Wigilię Narodzenia Pańskiego. Witam Was drodzy serdecznie z bardzo ciepłego i słonecznego Betlejem. Dzisiaj mamy prawie 30 stopni, bezchmurne niebo i niech Was ta pogoda nie dziwi, bo tego jaka pogoda towarzyszyła Narodzeniu Chrystusa, w ogóle jaki był to miesiąc, tego nie wiemy. Ale to co wiemy, o tym mówi nam dzisiejszy tekst. Serdecznie zapraszam. A dzisiejszy tekst to fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie w drugim rozdziale od pierwszego wiersza te znajdujemy słowa. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii, szli więc wszyscy do spisu, każdy do swojego miasta. Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Drodzy, znajdujemy się tuż przy Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem. I powiem szczerze, nie wiem, czy to jest to miejsce, w którym narodził się Chrystus. Nie ma to też dla mnie największego znaczenia, dlatego że najważniejsze jest to, że Jezus Chrystus rodzi się w Betlejem dla każdego z nas. Rodzi się dla mnie, rodzi się dla Ciebie, po to, by stać się naszą drogą, prawdą i życiem. Byśmy w Nim mogli odnaleźć nową nadzieję dla siebie, ale też by tą nową nadzieją dzielić się z innymi. Życzę Wam dobrego dnia i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Zostańcie z Bogiem. Thank you.